tytuł do chorób, jako oddzielnie uważają, że to wówczas sprawa była zupełnie jasna. Wracając do wniosku Komisji Budżetu w 3 miesiąca. Dzisiaj wszyscy radni, którzy zgadzają z tym wnioskiem, ponieśli to również rękę. Pan prezydent ustami pani skarbnik stawia, jak mógł powiedzieć, obrazowo pistolet przeciwko radnym. Albo zagłosujecie tak, jak sobie życzę, albo Regionalna Izba Obrachunkowa z urzędu odrzuci czy ewentualnie wprowadzi zapis ustawowy. Wniosek jest taki i działanie. Głosi ewentualnie na moc. Jeżeli Wysoka Rada zgodzi się z moim wnioskiem, nie będziemy mieli przerw, nie będziemy mieli czy z radą, czy wykreślić to 80 parku wodnego, albo nie. Ale też przy okazji parku wodnego ustawił tam 21 dyspozycji. Czeka to albo zagłosować w całości za tą uchwałą, albo ją odrzucić. Natomiast mi się wydaje, że faktycznie musimy ją odrzucić, bo ta uchwała to jak zwykle czyszczenie budżetu przed końcem roku przez pana prezydenta Macieja Kopińskiego, żeby mógł. A ten budżet świetnie wykonany nie będzie i tutaj mamy przykład. Pan w tej uchwale chociażby, pan